To grubo zaczynamy, dobrze. Czy to faktycznie mężczyźni zdradzają częściej? I mam wrażenie, że zdrada to jest taka największa zbrodnia w relacji. Dobra, jest źle, to chociaż mnie zdradzisz, to będę mieć pretekst. A dla niektórych jest to, i to sobie też musimy powiedzieć, że film romantyczne, bo jakiś istnienia, to jest fantazja. To się zwykle nie dzieje, że ten seks może inaczej wyglądać po czasie i to jest okej. Okay. Nie mamy diagno... w diagnozie medycznej takiego stwierdzenia jak uzależnienie od seksu, uzależnienie od pornografii. Naprawdę nie? To, to jest trudne, to jest szalnie trudne, żeby rozmawiać o emocjach, bo też kulturowo w większości faceci nie są uczeni, żeby rozmawiać o jakimś problemie. I wtedy mnóstwo myśli się otwiera, to jest puszka Pandory. Za mną jest coś nie tak, ja jestem nieatrakcyjny, on mnie nie chce. Nasze życie nie ma sensu, on mnie zdradza, bo dla niektórych osób to jest prawda. Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Rozmowy w Dresie. Dzisiaj będziemy rozmawiać z seksuologiem Michałem Sawickim o wszystkim co dotyczy seksu i nie tylko, ale ja chciałam na wstępie bardzo serdecznie Was poprosić o wsparcie tego kanału, wsparcie tego podcastu. Jeżeli słuchacie mnie na Spotify, to będę bardzo wdzięczna, jeżeli dacie mi 5 gwiazdek, to bardzo wspiera rozwój mojego podcastu. A jeżeli jesteście ze mną na YouTubie, to i like, i subskrypcja e, będą bardzo mile widziane. Dzięki temu będę mogła zapraszać jeszcze więcej bardzo ciekawych gości, do merytorycznych rozmów. A teraz przechodzimy już do odcinka. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć, sześć, siedem, osiem. Zgrany duet. Um, Michał, miło mi Cię tutaj gościć. E, chciałam zacząć od pytania, którego nawet nie mam tutaj zapisanego, ale widziałam, że regularnie robisz u siebie na Instagramie, znaczy regularnie, widziałam, że robisz u siebie na Instagramie pytania i odpowiedzi. I tak z ciekawości zapytam, jakie pytanie się najczęściej powtarza u ciebie? Uwielbiam to pytanie o pytania. <śm> 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 to jest na imprezach myślę, że jedno z najczęstszych. Najczęściej chyba o związki i o zdrady. Myślałem, że ten profil będzie taki bardziej, bo tam głównie o seksologicznych chciałem rzeczach pisać, ale jednak cały mm -hmm. czas on jest spychany w kierunku relacji. Relacji. No mhm. tak, czyli jednak bardziej takie, bym powiedziała, psychologiczne kwestie, jeżeli można to tak określić, niż, niż nawet takie kwestie dotyczące bardziej do seksuologa, z tego co mówisz. Tak, częściej zdecydowanie. No dobra, skoro wspomniałeś o zdradzie, to ja skoczę od razu do tego tematu. To grubo zaczynam. Aczkolwiek, dobrze. może powinnam była zostawić to, wiesz, jako taki smaczek na koniec, żeby wszyscy czekali na ten temat, który taki jest najbardziej popularny. No ale to najwyżej pół na pół. Jak to jest z tą zdradą? Czy to, czy to faktycznie mężczyźni, po pierwsze, czy to faktycznie mężczyźni zdradzają częściej? Eee, a jeżeli tak, to dlaczego? Eee, I czym się różni w ogóle zdrada mężczyzn od kobiet? Tak. No, ja nie wiem, czym wprowadzał jakieś rozróżnienie, chociaż pewnie w większości jakichś materiałów jest to podzielone, no bo musimy sobie ustalić od tego, czym jest zdrada i to jest problem numer jeden w pracy no tak. z sporami, e, czy w ogóle w rozmowie o zdradzie, bo wchodząc już w relacje, pewnie mamy jakąś wizję, czym ta zdrada jest no tak. i rzadko kiedy ją weryfikujemy z drugą osobą. Mhm. Czyli tutaj pierwsza rzecz to to rozumienie zdrady, może być inne, a potem jeszcze e, pytanie, co z tą zdradą zrobimy. No bo e, pewnie jak mówimy zdrada i to, co czytamy w sieci, czy, czy jak rozmawiamy ze sobą, e, to głównie chodzi o tę zdradę seksualną i to no jest tak. taki element, który po, podgrzewa zawsze. Jeżeli chodzi o zdradę seksualną, to też e, różne są statystyki i pewnie, że mogę przytoczyć jakieś, które pokazują, że faceci bardziej zdradzają, ale mam gro przykładów z gabinetu, gdzie te kobiety przychodzą i mówią o swoich romansach seksualnych. Okay. No tak, no bo w sumie, jak Ty teraz o tym powiedziałeś, to trochę mi tak otworzyłeś furtkę, i mm, czy to jest tak, że każda para, czy no, no, może nie każda, ale że każda para ma trochę inną interpretację zdrady, w sensie, że dla jednego to będzie, nie wiem, już wymienienie na przykład wiadomości o jakimś tam, że tak powiem, podtekście seksualnym a dla drugiej to będzie pocałunek, a dla trzeciej to faktycznie będzie już taki ten końcowy aspekt, czyli rzeczywiście seks. Czy to jest tak, że każda para ma jakieś swoje rozumienie? Pewnie nawet w związku dwie osoby mogą już mieć różne rozumienie, rozumienia. nie? Mhm. Tak, czy nie dość, że, że każda para to jeszcze dwie osoby. To jest super, jak para ma wspólne rozumienie. Okay. Tak jak mówisz, to ja bym sobie życzył, żeby rzeczywiście tak było. Tak było. Wszystkie pary, czy dowolna liczba osób, która tworzy relację, żeby sobie ustalała, co tą zdradą jest, bo po pierwsze możemy sobie też ustalać, bo mamy jakieś wyobrażenie zdrady, już właśnie wchodząc w relacje. Mam też wrażenie, że wchodzimy z jakimś pewnym lękiem przed zdradą w relacje. Ale um... myślisz, że bardziej kobiety się boją, czy to jest niezależne od płci? Mam wrażenie, że już coraz bardziej niezależne. Okay. Rzeczywiście ta rewolucja seksualna nam tak zmienia. Tutaj zmienia, integruje role społeczne, role seksualne, płciowe też, że, że zaczynamy się mieszać w tym, co, co jest jak najbardziej ok? Czyli wchodzimy z pewnym lękiem przed zdradą już, i mam wrażenie, że zdrada to jest taka największa zbrodnia w relacji. Czyli możemy się okłamywać, możemy nie być szczerymi osobami wobec siebie, możemy nie mieć wspólnych pasji, nie spędzać czasu ze sobą, nie pomagać sobie przy dzieciach, kiedy one się pojawiają. Mhm. Ale jak mnie zdradzisz, to dopiero jest koniec. Mhm. To jest takie ucięcie dla części osób niewybaczalne. Czyli wszystko, co się dzieje złego, co czujemy przecież, że nie jest OK w naszej relacji. A to jest do przełknięcia. Czyli to jest taki głośne to trumne jak to się mówi przysłowiowe w sensie ta zdrada, że to już taka mhm. ostateczność. Tak to widzę. I, I albo jest to takie wyczekane, mam wrażenie, że u niektórych osób. Dobra, jest źle, to chociaż mnie zdradzisz, to będę mieć pretekst. Mhm. A dla niektórych jest to y nie do przepracowania rzecz, czyli jest super, niby świetnie się dogadujemy, mamy komunikację, wszystko to co podręcznikowo się spełnia w relacji, ale ta zdrada jest jakimś takim straszakiem, który całkowicie mnie blokuje i nie jestem w stanie przez to przebnąć. Czy już ona jest naznaczona od dzieciaka jesteśmy straszone straszeni tą zdradą? No tak. Disney wszystkie filmy romantyczne, książki, które czytamy, no to gdzieś tam się to ta zdrada była. A tak yy, twoja, yy, jakby twoje doświadczenie, twoja op czy twoja nawet opinia na ten temat to jest coś, co jest do przepracowania, czy to jest ra raczej znowu bardzo indywidualna kwestia, w sensie zależy od pary i tak dalej? Zależy od pary. Ja bym chciał, żeby była, żeby była do przepracowania, nie zawsze jest. Bo tu mm -hmm. musielibyśmy wprowadzić coś takiego jak profilaktykę zdrady. E, mam wrażenie, czy jeszcze zanim ktoś wejdzie w relację, to fajnie by było taką osobą się zaopiekować, powiedzieć, że w relacji nie zawsze jest super, nie zawsze jest kolorowo, to też nie jest tak, że jak wchodzę w relację. Może na początku, i z tym się zgodzę, ale później to nie jest tak, że mamy przycisk, który nam wyłącza w ogóle zainteresowanie innymi osobami. No właśnie, no bo to jest jakieś takie chyba jednak po prostu, no nie sprowadzając nas do poziomu tutaj zwierząt, no ale jest to jakoś takie fizjologiczne, mimo wszystko też, nie, że, nie, że mimo wszystko jakby to, tak jak mówisz, to się nie wyłącza nagle ten przycisk, który sprawia, że ktoś inny jest mhm. dla ciebie atrakcyjny, bo jak ja wrzucałam u siebie z kolei to takie pudełeczko na pytania, żeby mogły mi, no głównie kobiety, nie oszukujmy się, zadać pytania dotyczące właśnie jakichś tam kwestii związanych z seksem, czy pytań do seksuologa. No to, to co się też pojawiało często, i o dziwo w tą stronę, a nie w drugą, to to, czy to jest normalne, że tym kobietom, które zadawały to pytanie, jakby... Albo się śnią mężczyźni o jakimś podtekście seksualnym, albo się podobają inni mężczyźni, albo w ogóle są jakkolwiek, że tak powiem, atrakcyjni pod takim kątem no, seksualnym e, oprócz ich partnera, tak, z którym są, czy to jest normalne. Tak. <laughs> Bardzo nie, Ale super, że o tym mówisz, bo możemy sobie odczarować taki dość obciążający stereotyp. No właśnie, nie? Szczególnie tak, um, chociaż no nie, no może bym nie ograniczała, że kwestia, czy to jest kwestia, że to, nie dzieliłabym tego pewnie na kobiet i, i na mężczyzn, ale ale myślę, że to jest normalne, bo wiesz, często się pokazuje takie, um, czy często się mówi o tym, że tam mężczyzna się odwraca za jakąś, że, że nawet się zdarzają, wiesz, takie sytuacje, że idzie ze swoją partnerką, a się odwróci... Za inną kobietą, dziewczyną, a rzadko się też mówi w drugą stronę, nie? że kobiety też mogą być zainteresowane innym mężczyzną niż twój mąż czy twój partner, nie? Mogą, tylko zobacz nawet na podstawie tych pytań, one sobie nie pozwalają na to czasami albo uważają, że to jest coś złego. No tak, bo nawet ta narracja, nie? tego pytania, takiego wprowadzenia, czy to jest normalne, to już jakby insynuuje, że. Że mają wątpliwości co do tego, czy to jest naturalne, naturalne zachowanie. A powiedz mi z punktu widzenia znowu seksuologa, jak ewolu ewoluuje związek? Bo ja kiedyś słyszałam, że to jest tak, wiesz, że te pierwsze dwa lata to jest taki. Yy, a taki moment, że jesteśmy super zakochani, tam jest dużo takiej chemii w tym wszystkim i tak dalej. A po tych dwóch latach, no to zaczynają wychodzić jakieś tam kwestie i to pewnie miałoby też wpływ na życie seksualne, no bo y, też znowu pojawiające się często pytanie jest to, czy to jest normalne, że, że na pewnym etapie po prostu tracimy zainteresowanie seksem tak bardzo, y, że to już nie jest na takim poziomie, jak było na początku związku. Całkiem normalne znowu, czyli kolejny element sobie odczarowujemy, że to nie jest perpetuum mobile, czyli jak wchodząc w relacje mamy to silne podniecenie seksualne, nie widzimy świata poza drugą osobą, to też mm. czysta chemia działa w no organizmu, substancje się wydzielają i rzeczywiście jesteśmy sfokusowani, sfokusowane na jednej osobie, ale organizm też potrzebuje wrócić do normy neuroprzekaźniki, hormony muszą się uspokoić. Żeby zacznane, normalnie zacząć funkcjonować. Żeby się skupić na innych rzeczach. Bo <noise> możemy sobie wyobrazić, jakby świat funkcjonował, gdybyśmy cały czas byli tak zakochani, zakochani jak na początku. No tak, pewnie nic by nie było no, robione, nie? innego robione. Średnio wychodzi. No ale załóżmy, że jest to niepokojące dla kogoś. No powiedzmy już, zakładajmy taką skrajność, bo e, e, ja też sobie myślę, ja tak trochę zbaczam z tematu, ale... Jest dużo takich filmów, seriali, które przedstawiają ten związek, tą relację jako taką, że tam ci ludzie mają seks są ze sobą małżeństwem, miałem 10-15 lat, a mają seks 5 razy w tygodniu, i tak dalej. Myślę, że to też warto sobie powiedzieć, że to niekoniecznie tak jest i że jak to jest rzadziej, to jest coś złego, no ale zakładając, że dla kogoś to jest niepokojące. E, czy dla jednej, czy dla drugiej strony, czy dla obu stron, to co z tym można zrobić, jeżeli mamy takie poczucie, że no okej, okay, no ale kurde, ostatni raz to uprawiałam seks na święta przekonarodzenia, a już się zbliżają drugie. Tak skrajnie mówię, ale, ale powiedzmy. Szeroki temat. Tak. To zacznijmy sobie od tych filmów, bo, bo e, mam wrażenie, że jak oglądamy jakiś film o superbohaterach, to ja mam świadomość, że to jest fantazja. To nie jest realne. Przynajmniej no tak. powinienem mieć taką świadomość. A jak oglądam komedię romantyczną, to czy mam świadomość, że to jest fantazy? Nie zawsze. Biorę to często jako to naturalne życie i do tego chcę dążyć. I to sobie też musimy powiedzieć, że filmy romantyczne, bajki Disneya to jest fantazy. To się zwykle nie dzieje. Ale na tym też świat bazuje. No. Jest popyt na takie treści, więc jest podaż. Są kręcone filmy, które odpowiadają naszym potrzebom, naszym fantazjom, marzeniom. I pewnie chcemy takiej relacji romantycznej. Która by wszystko przetrwała i zawsze ten seks by był. E, to jak sobie powiedzieliśmy, gdzieś te hormony, neuroprzekaźniki się uspokajają, zaczynamy normalnie funkcjonować. E, no i ta ochota na seks też może być mniejsza. E, to nie pójdzie tak, że jak na początku jest super, to całe życie będzie świetnie. Super. No to tak Czyli... trochę jak ze wszystkim, nie? Że... Tak ze wszystkim, więc też y, musimy się nauczyć, że związek to jest praca. Okej, okay, no widzisz, o to jest takie słowo, które ja tu chciałam bardzo usłyszeć, bo. Myślałem, że uniknąć, ale nie. Nie, 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 ja chciałam je bardzo usłyszeć, bo wiesz, jak ja mało, trochę tak nawiązania do siebie, chociaż to nie o mnie, ja mało wrzucam takiego bardzo prywatnego życia do siebie na social media, ale jak już coś wrzucam ze swoim mężem, to tak często słyszę, że no Ania, to ty masz szczęście, bo coś tam. I właśnie tak bardzo jednak uważam, że to nie jest w związku kwestia szczęścia, tylko właśnie takiej świadomości, no, że związek tak jak każda inna relacja, Wymaga po prostu ciężkiej yy, pracy. Jeżeli w ogóle to nie jest najcięższa praca, bo to musisz robić tak jednak przeciętnie. Tak słyszałem kiedyś jakoś nie, nie wzdrygam się, jak słyszę, że to jest najcięższa praca, bo jest na pewno to wysiłek. No ale załóżmy, że jest to niepokojące. No to czy pierwszy, w sensie niepokojące w takim sensie, że no martwi nas to, że ten jedne, jedną czy drugą stronę, że tego seksu jest dużo mniej. Albo co gorsza, bo tak pewnie też się zdarza, dla jednej strony to jest spoko, że jest go mniej. A dla drugiej niekoniecznie. No to co wtedy? Czy, jakby, czy, to już, czy wystarczy najpierw od zacząć od rozmowy, czy już to jest jakby e, informacja, że warto się wybrać do specjalisty na przykład i porozmawiać? E, co ty byś w takim wypadku zrobił? Jak na przykład dwie strony trochę mają już inne podejście do tego tematu? Bo, bo rzeczywiście, jak dwie strony zauważają, że tego seksu jest mniej, to jest e, troszkę łatwiej, bo wtedy no tak. pracujemy nad tym, żeby ich uświadomić, że może być mniej. Czyli, że, że nie zawsze tak. Nie zawsze jesteśmy w stanie wrócić, a prawie nigdy nie jesteśmy w stanie wrócić do tego, co było na początku. Możemy urozmaicać, wprowadzać jakieś nowe elementy, ale też ważne w terapii jest wtedy albo w uświadamianiu to, że ten proces się zmienia, że ten seks może inaczej wyglądać po czasie i to jest ok. Więc urealniamy oczekiwania. A w przypadku, kiedy te oczekiwania są odmienne u dwóch osób? No właśnie, ja myślę, że to może być częste jednak też zjawisko. Że to inaczej wygląda u, u partnerów, nie? Jest. Myślę, że to jest jedna z częstszych przyczyn, kiedy pary zgłaszają się do gabinetu. Nie tylko do mnie, ale też jak rozmawiam z innymi osobami, które pracują z parami. Fajnie, jak potrafią rozmawiać same, ale też to nie jest zarzut, jak komuś nie wychodzi. Mhm. Czyli to nie jest nic złego, jak nam nie wychodzi ta rozmowa, bo skoro nas coś emocjonalnie dotyczy, to też naturalne, że możemy bardziej emocjonalnie reagować. Nie do końca jakoś super trzeźwo, świadomie patrzeć na daną kwestię. No właśnie, bo to jest jeszcze odrębny temat. Yy, kwestia rozmowy w ogóle na temat seksu. Mam wrażenie, u nas yy, w kraju. Yy, ja już wiele razy przytaczałam tą yy, sytuację, nawet chyba u siebie w podcaście. że była. Ja nawet, ja nawet pamiętam z dzieciństwa, wiesz, jak ja byłam dzieckiem i była jakaś scena seksu w telewizji, i wtedy rodzice zamknij oczy, odwróć się. Jakby generalnie seks jest tak owiany jakimś takim wstydem. Mm, że my nie potrafimy chyba na ten temat rozmawiać. Znowu się zgodzę. <grym> <już powiem. grym> Chcę powiedzieć tak i, i co z tym zrobić? No, nie mamy edukacji seksualnej. Nie. Y, nie mamy takich standardów. One i tak się zmieniają. Mam wrażenie, że rodzice teraz, którzy mają młodsze dzieci, czy, czy w są ogóle dzieciaki, świadomi. tak, trochę bardziej świadomie uczą dzieci stawiać granic, uczą rozmawiać o seksualności na sposób taki, w jaki umieją i potrafią, ale to się zaczyna dziać. Ale wciąż ten seks jest tematem tabu. A jak twoim zdaniem w szkole na przykład powinna wyglądać taka edukacja seksualna? Bo ja pamiętam, wiesz, jak ja byłam w szkole, a to było już wieki temu, to było coś takiego jak coś tam do życia w rodzinie, przygotowanie do życia w rodzinie to się na na nazywało. I ciągle jest, tylko to jest już dobrowolne, często na ostatniej okay. lekcji. Mało kto na te zajęcia chodzi. Przeglądałem podręcznik do tego przedmiotu. I miałem trochę takie zacięcie w sobie, że znajdę bzdury, które tam są. Mm -hmm. Dużo bzdur nie znalazłem, ale też żadnych treści. Okay. Więc nie było w czym tych bzdur szukać. Tam... Okay, czyli trochę to jest pusty tak... przedmiot, nie mówiący nic o seksie. Czyli to jest tak trochę. Mówimy o seksie, ale tak dookoła, żeby nie było wiadomo, że mówimy o seksie, więc koniec końców i tak nic nie wie, nikt nic Kompletnie. nie wie. Tak, Większość dzieciaków tak, nie, nie chce chodzić, no to ja też się nie dziwię. No tak, no bo to jest y, kolejna tak naprawdę godzina, w której po prostu tracisz czas. I pewnie e, notabene, więcej się nauczysz obecnie z seriali na Netflixie, które robią się coraz bardziej otwarte na takie tematy seksualne mam wrażenie. Są mi coraz częściej dochodzą do mnie informacje o jakichś nowych serialach. Już nie mam czasu oglądać Jasne. wszystkich, żeby jakoś się z nimi skonfrontować. Fajnie, bo to były seriale na Netflixie, ale jest też pornografia. No właśnie. Która też jest fantasy, to też jest fantazja, to też coś musimy podkreślić. No właśnie ja też chciałam o tej pornografii porozmawiać, yy, bo. Yy, no nie oszukujmy się, że to jest jednak bardzo popularny temat. E, gdzieś tam w związku myślę, że w jakimś stopniu prawie każdym jakoś tam się to mniej lub bardziej przewija. Czy to jest tak, że pornografia zawsze jest problemem? Czy do pewnego stopnia na przykład, nie wiem, jeżeli rzucam, nie wiem, jeżeli jest para i oni razem sobie obejrzą jakiś film od czasu do czasu, to to jest ok. Jakby, kiedy jest ten moment, że to jest rzeczywiście coś, czym warto się zająć? To pornografia nie musi być problemem. Bo nawet sobie jestem w stanie wyobrazić, są takie filmy etycznie kręcone, gdzie, jeżeli wejdziemy jeszcze od kuchni. No, Okej, okay, no tak, bo to też jest inna kwestia jeszcze, nie? Tak, o, o tym często nie myślimy, ale to też trzeba poruszyć. Czyli jest pornografia ta etycznie kręcona za zgodą osób, to też jest praca seksualna i jak każda praca, jeżeli jest świadomy i za zgodą osób robiona, to nic nam do tego. I są osoby, które oglądają tę pornografię po to, żeby rozładować to napięcie seksualne albo, tak jak powiedziałaś, urozmaicić sobie życie seksualne. No Czasami łatwiej jest zobaczyć jakiś film, niż rozmawiać o tym, co lubię. No tak. Więc dokładnie. to też możemy nawet w terapii wykorzystywać. Trzeba przełamać ten wstyd przed obejrzeniem razem, ale jak no już się uda, to możemy sobie pokazać, ja lubię to w tym filmiku, a mi się to podobało, a mnie to kręci. I to też rzeczywiście może parę jakoś naprowadzić. Ale pornografia często wchodzi w taki schemat uzależnienia. Nie mamy w diagnozie medycznej takiego stwierdzenia jak uzależnienie od seksu, uzależnienie od pornografii. Naprawdę nie? To jest w potocznej mowie, okay. bo rzeczywiście zauważamy, że ono spełnia standardy uzależnienia behawioralnego. No ale tak, diagnostycznie no. czegoś takiego nie mamy. Pojawi się w nowej klasyfikacji, bo będzie w ogóle zmiana w klasyfikacji wszystkich chorób i zaburzeń w każdym aspekcie naszego ciała. E, I tam się pojawi takie stwierdzenie jak kompulsywne zachowania seksualne. Czyli coś, mhm. co jest niby uzależnieniem, ale też do końca uzależnieniem nazwane nie zostanie. No a co powinno... Bo, bo wiesz, jak to jest. Często jak y, masz z czymś problem... To tak, jesteś, siedzisz w tym na tyle mocno, że nie do końca widzisz, że ty masz problem, faktycznie. To jakby, co powinno być taką, wiesz, czerwoną flagą, że jednak tutaj już jest jakieś na przykład uzależnienie od pornografii. Same, samej samemu jest trudno, bo te czerwone flagi to już są takie czerwone. To nie no są żółte właśnie. ostrzegawcze jakieś, tylko czerwone, które mówią, że zaniedbuję obowiązki, albo siedzę za długo, widzę, że ten czas mi jakoś ucieka i nie jestem w stanie skontrolować. Albo wolę pornografię i masturbację od. Seksu z seksu. drugą osobą. I tutaj znowu wchodzi pytanie, czy mi jako specjaliście w ogóle coś do tego, że osoba woli pornografię i masturbację od seksu z drugą osobą? Bo może sobie wolać. No tak. Jeżeli to jest z jego strony, z jej strony okej? Okay. No tak, no tak, Nie, więc taki... te wytyczne też są dość płynne i coraz bardziej idziemy w kierunku tego, żeby patrzeć. Nie na to, co powinno być, tylko czy osobie jest dobrze z danym zachowaniem. Więc no taką tak. główną czerwoną flagą będzie to, jak osoba sama z sobą będzie czuła że coś jest nie tak. Albo osoba, która jest tą osobą w związku. Albo osoba, nie? która jest tą osobą w związku. No bo wtedy tak też, też może możemy być. sobie, tak, i wcześniej, to jest też taki fajny sygnał, słuchanie komunikatów z zewnątrz, bo możemy wtedy nawet, nawet przyjść w parze i sobie ustalić, czy ta osoba przesadza i ja nie mam problemu. Czy rzeczywiście może ta osoba cierpi, ta moja partnerska, z tego powodu, że ja przerzucam większość uwagi na pornografię. No, a te, ze strony właśnie tego partnera, tak, bo tak sobie myślę, że to może być ultra trudne, e, że ta, ten partner widzi, nie, że coś jest nie do końca ok, że tego jest za dużo. Może nawet nie do końca wiedzieć, co się dzieje, no bo to ludzie są genialni w też takim, mam wrażenie, ukrywaniu pewnych rzeczy, nie? no, ale powiedzmy, że jest świadomy ten partner, że coś się dzieje. Jak w ogóle, wiesz, jak w ogóle zacząć? Bo to często jest takie defensywne zachowanie. Nie? Ktoś ci przychodzi i mówi, słuchaj, ty masz za ten dużo. problem. No to weź się odwarta. To... <laughs> nie ja nie mam, wiesz, to jest od razu z automatu, nie? Więc Przysaduj. jak w ogóle zacząć, nie mówiąc już o tym, że ja nie będę tutaj tak chciała iść z stereotypami, bo oczywiście kobiety też mogą być uzależnione od pornografii. No ale myślę, że tak w szczególności jak przyjdziesz do faceta i. Powiesz, Większość porno jest pod facetów kręcone. No to no też właśnie. musimy sobie jasno powiedzieć. No tak. I utrwala te role stereotypowe, które facyci chcą, żeby były utrwalone. Tak. Tu jeszcze jest większy problem z tą pornografią. Bo no. Jak ja widzę, że mój partner, będąc kobietą, ma z czymś problem, to ja mogę pójść do niego, bo się martwię o niego. Mm. Ale jak widzę, że on ogląda pornografię, to nie tylko, że się martwię, to jeszcze mam silne poczucie, że odbiera pornografię nade mnie. Czyli forma zdrady to też może być. Tak. I wtedy mnóstwo myśli się otwiera. To jest puszka Pandory. Ze mną jest coś nie tak, ja jestem nieatrakcyjny, on mnie nie chce, nasze życie nie ma sensu, on mnie zdradza, bo dla niektórych osób to jest zdrada. No tak, no to znowu wracamy do tego, że definicja zdrady dla każdej osoby będzie czymś innym. No czyli to jest trudny temat, i żeby zacząć w ogóle i żeby powiedzieć, słuchaj, ej, powinniśmy pójść do seksuologa, bo oglądasz za dużo pornografii. To może być duże wyzwanie, nie? Żeby taką w ogóle rozmowę, Zacząć? Jakieś wskazówki w ogóle, jak to. Nie szantażem, nie na siłę, bo to okay. nie ma sensu. Okej. Okay. Bo, bo jest też taki syndrom, gdzie kobieta przyprowadza i znowu pójdę stereotypem, ale to się częściej zdarza rzeczywiście. Mm -hmm. Przyprowadza faceta w parach dwupłciowych. No i on już jest na terapii, więc on nic więcej nie musi. No Daj tak. mi spokój, jestem już na terapii. Okay, Nic czyli się nie takie... muszę starać i. No, tak, czyli na siłę też. No, na siłę niczego nie zrobimy. Nie zrobimy, nie? Bo to co z tego, że ktoś przyjdzie na terapię, jak, jak później pójdziecie do domu i generalnie będzie dalej to samo. Tak, Ale... a jedynym staraniem będzie ta godzina terapii czy no tak. półtorej Ale w to jest wiesz, to jest kolejna rzecz temat rzeka, bo to jest kolejna kwestia, że często wydaje nam się, że terapia polega tylko na tym, żeby pójść na godzinę terapii, a już potem żadnej pracy nie musisz. Wykonywać w domu, nie? że to już jakby jest, jest załatwione. A to trochę traktujemy jak trener personalny, trenerka personalna. Czy ja Ci mogę pokazywać, co robić? No tak, ale jak nie będziesz regularnie ćwiczyć? Nie, to stosujesz jakieś diety czy jakiegoś zdrowszego trybu odżywiania na stałe? to No tak, to nic z tego nie, nie będzie. Się nie zmieni. Nie. A, a tak jeszcze wracając do tej pornografii, bo powiedziałeś, że jest bardziej pod mężczyzn niż pod kobiety. Czy dla takich szczególnie bym zgadywała, no nie wiem, czy szczególnie dla takich młodych chłopaków, to nie jest tak, że to też daje ci jakąś taką e, takie wyobrażenie seksu, które jest trochę nierealne i masz potem, możesz być mocno rozczarowany, jak jakby zaczniesz być aktywny seksualnie, bo nagle się okazuje, że to nie do końca tak wygląda jak w tych filmach nie. i dlatego też potem wybierasz tą pornografię, nie? Tak, no bo pornografia jest generalnie łatwiejsza, bo ja się nie muszę starać, nie muszę się umyć, nie muszę... Nic. Nic nie muszę. Nawet no. nie muszę spełniać obowiązków czy jakichś oczekiwań drugiej strony. Jestem no tak. wolny, w ogóle nic nie ma pretensji, jak coś nie wyjdzie. No tak. A tutaj tak, no bo rzeczywiście, raz, że nie, nierealne wyobrażenie seksu. Mm. Dwa, nierealne wyobrażenie ciała, no bo też są tam aktorzy, no aktorki tak. wybierani specjalnie. Celowo, I też ujęcia tak. kamer są takie, żeby penisy były większe, piersi były większe. Wszystko jest zawsze czysto, schludnie, tak. zawsze. No chyba, że ktoś wybiera jakieś mm. bardziej kinki też. No tak, ale tak, generalnie tak. jest zawsze czysto, schludnie, pachnąco dużo zbliżeń, to tak jak dużo mówisz. zbliżeń, no i potem ten seks tak nie wygląda. No właśnie. Więc jak ja ze swoim ciałem jestem, ok, co to już jest trudne, jak się oglądam tych idealnych ciał w pornografii i się odważy na ten kontekst seksualny, no tak. to to może być rozczarowanie jasne. Mm, a przechodząc znowu do fantazji. Bo to też jest taki temat, który jest, raz, że może być, że, że no przychodzi do takiego momentu, że nie wiem, jesteśmy ze sobą x czasów w związku, albo na no nie wiem, może, być, może to być też nowa rzecz, nie wiem, może być to być świeży związek, ale po prostu dopiero zaczynamy na ten temat rozmawiać. No i za, załóżmy, że jedna ze stron, bo ja już nie będę mówiła, czy mężczyzna, czy kobieta, ma jakąś fantazję seksualną, z którą ja się nie czuję komfortowo. I jakby nie jestem gotowa na to, żeby, nie wiem, próbować, nie wiem, seksu jeszcze z trzecią osobą, czy no, podaję przykład w ogóle jakiś abstrakcyjny. Jedna z częstszych fantazji. Tak strzelałam. <laughs> A tak z ciekawości u mężczyzn, czy u kobiet? U mężczyzn. U mężczyzn. Chociaż y, u kobiet też może być, ale u mężczyzn jest wyżej w tej hierarchii. Okej. Okay. No to powiedzmy, że, że jakby jest ten problem, że ta druga strona nie jest na to gotowa. Jak możemy tutaj... Mm, Kompromisować. No bo jednak związek jest w dużej mierze polega na kompromisie, tak? I to ja nie mówię tylko w kontekście seksualnym, ale generalnie wszystkiego. E, to już super, jak ja znam fantazję drugiej osoby. Bo to już taki przykład podałaś: fary, okay. która ze sobą rozmawia. No tak. To jest mega. To jest y, rok terapii do przodu. Okej. Okay. <laughs> jak już jesteśmy <laughs> w stanie powiedzieć o swoich fantazjach <laughs> seksualnych. E, Czyli kompromis. ludzie mają z tym problem. Mm -hmm. okay. no. jest, zwykle nie mówią. Zwykle te fantazje są zachowywane dla mnie. Okay. I, I to jest też jedna z przyczyn zdrady, no bo ja czasami chcę te fantazje zrealizować, więc ja nie realizuję w związku, bo się wstydzę powiedzieć albo się boję Twojej reakcji, mm -hmm. więc ją realizuję na zewnątrz. No tak. no tak, Dlatego tak ważne jest to, co ja jakby te, o co się zapytałam, że jeżeli już jesteśmy w tym idealnym ułożeniu, w którym jednak się odważyliśmy powiedzieć sobie nawzajem, jakie są nasze fantazje, i mimo to. cały czas mamy jakąś tak. dysproporcję, no, jest tu różnica. Co możemy wtedy zrobić? To tak jak z każdą inną sytuacją. Kupujemy mieszkanie. Mm. Jedna osoba chce w kamienicy. Druga, druga w osoba w nowym budownictwie bloku. I co z tym zrobić? No, tak cyr. samo musimy dojść Kupimy do kompromisu. Jak <laughs> <laughs> mamy środki, to super. E, no właśnie. Nie, Czasami musimy dojść do kompromisu i to. E, zależy od pary, jak się dogada. Ważne, żeby nie robić w seksie niczego bardzo Na siłę. Na siłę ale też, żeby jakoś wyjść w kierunku tej osoby, która te fantazje ma. Musimy sobie zbadać, na ile ta fantazja jest silna u ciebie. Czy to jest tak, że to jest twoja preferencja, bez której nie masz satysfakcji seksualnej, czy to jest po prostu twoja fantazja, która może zostać na poziomie fantazji i nigdy nie musi być zrealizowana. Czyli trochę musimy sobie pogrzebać w tym, na ile bardzo ty potrzebujesz na przykład tego trójkąta, a na ile ty nie chcesz, co cię blokuje. Rozum na ile by ci na przykład wystarczyło obejrzenie z partnerką filmu porno-krawicznego, gdzie jest tak... Mogło być Więc to rok. może być albo kompromis, albo odblokowanie jednej ze stron, bo czasami się okazuje, że ta druga strona, która nie chce na początku, yy, boi się. No, weźmy trójkąt. Boję się, że to jakoś wpłynie negatywnie na no, nas, albo zważy. się zakochasz w kimś innym. Mm. Yy, czasami się boję, że mi się spodoba. Okej. Okay. Czyli to po też... prostu jakby jednak, mimo wszystko, tutaj często w grę wchodzi po prostu taka dość normalna emocja, jak lęk. Mhm. I ustalenie kompromisu albo jakiegoś wspólnego wyjścia z jak największym, najgłębszym dokopaniem się do tego, co za tym stoi. Czyli generalnie i tak wszystko się sprowadza do rozmawiania, co? W związku... Nuda, ale tak. <grym> Ktoś by to chciał mieć jakieś magiczne rozwiązanie, ale generalnie. Dwie, dwie odpowiedzi. To zależy, bo u każdej osoby inaczej. I druga to jest to, że komunikacja i rozmowa to klucz do wszystkiego a bywa tak, że ludzie totalnie nie rozmawiają na ten temat i im się może wszystko idealnie układać, czy to jednak, czy to jest takie złudne, że kiedyś miałam taki po prostu pytam się, bo miałam kiedyś taki komentarz, już nie pamiętam nawet w jakimś kontekście, ale pani mi napisała właśnie, że oni w ogóle jakby nie mają z mężem problemów w ogóle na ten temat nie rozmawiają, a wszystko jest super i tak się zastanawiam, czy, czy, czy faktycznie tak jest, że można nie rozmawiać w ogóle na temat seksu i takich rzeczy, które są jednak bardzo ważne w związku a że to po prostu swoim życiem i tak super się układa i żyje, yy, można. Tylko pytanie, na ile to jest wtedy relacja, na ile układ. Okej. Okay. No bo, żeby nie rozmawiać na ten temat, to ja muszę tę sferę trochę zakopać. No właśnie, no tak mi się wydaje. I to wydaje. jest jakieś poświęcenie. Na pewno. Jak sobie popatrzę na pokolenia dziadków, rodziców naszych, to myślę, że dużo takich jest par sytuacji, było. Nie? Mm. A jak się zmienia to pokolenie, które jest teraz? Bo ja to już jestem yy, boomersem, jak to się mówi. <laughs> Chyba, a może już jest nowsze określenie na to, ja jestem nie na czasie, ale y, chyba nawet powiedziałeś, że już trochę rodzice inaczej podchodzą. Czyli to młodsze pokolenie też pewnie już inny ma stosunek do seksu, do seksu w związku. Jak gdzieś słyszałam ostatnio takie stwierdzenie, że w ogóle teraz młodzi ludzie to w ogóle nie uznają czegoś takiego jak monogamia. Ale to nie wiem, na ile to jest prawdziwe. Nie, tak daleko chyba to jeszcze nie poszło, ale myślę, że się bardziej otwierają. Bo okay. Też to jest temat ciekawy, czy rzeczywiście jesteśmy monogamiczni jako ludzie, tak całkiem. Czy to jest bardziej tak natury, wybór. Tak z natury, nie? Mhm. Bo myślę, że to jest bardziej wybór, decyzja mhm. i chęć jakiegoś kulturowego też powtarzania wzorców. A oni są, i one są bardziej świadomymi osobami, takie mam wrażenie, że coraz więcej zastanawiają się nad sobą. Popatrzmy na płciowość nawet, mam wrażenie, no tak. że jest. Rewolucja seksualna odnośnie płciowości. Granice się zacierają. Jest mnóstwo osób niebinarnych. Bardzo e, dużo. Role seksualne, czy ta ekspresja seksualna, to jak się ubieram, jak się zachowuję, jakich zejmków używam, to też jest całkowicie już wymieszane. I trochę będzie inny sposób patrzenia w ogóle też na seksualność, na relacje. Więc ja tylko biorę popcorn i z ciekawością obserwuję. No tak, bo to tak... Y ja mam wrażenie, że... Ale, no, y mam wrażenie po prostu, że na przestrzeni ostatnich lat to się bardzo dynamicznie Zmieniło. Ja to nawet bym powiedziała, zaryzykowała, że na przestrzeni ostatnich pięciu, dziesięciu, maksymalnie lat, bo to jest wszystko takie, mam wrażenie, świeże. Ale szczególnie to się, jak ktoś tak potrafi się wycofać, to to bardzo widać, właśnie na przykład na social mediach, mam wrażenie, że jest dużo więcej ludzi, którzy jakby otwarcie już też mówią o swojej seksualności i, i że tego jest znacznie więcej. Tak, coraz więcej jest głosów o tym, że. Możemy mieć fantazję i okej. Okay. Możemy rozmawiać o seksie, i to też jest okej. Okay. Możemy mieć otwartą relację i też sobie dajemy radę jako związek. Yy, więc o seksualności w sensie płciowości, ale też tak jak mówisz, o seksie konkretnie można. coraz więcej się mówi. Mhm. Yy, no tak, bo ja i to yy, yy, sobie zapisywałam gdzieś tam to pytanie, bo to mnie ciekawiło, a widziałam, że to budziło kontrowersje, bo ja tak zawsze sobie lubię poczytać pod takimi rzeczami komentarze. Szczególnie na jakiś takich stronach to naprawdę można. Yy. Nie wiem, czy to dobrze czytać, czy nie, bo to człowiek może się trochę załamać też. Ale był taki artykuł jakiś czas temu na temat Elliot Page, który jest genialnym aktorem. I on mówił o tym, że on już w wieku trzech lat, czy czterech, żebym nie skłamała, no, mały, był, był małym dzieckiem, wiedział, że urodził się nie w tym ciele, w którym powinien. W sensie, że urodził się jako kobieta, a czuł się mężczyzną. Czy to jest realne, żeby dziecko tak w tak młodym, w sensie tak wcześnie jakby o tym wiedziało? Bo tam, do czego, do czego piję? Do tego, że komentarze były oczywiście jeszcze, jak to u nas w społeczeństwie, że wiesz, że w wieku trzech lat to się nawet nie pamięta, w sensie, że nawet nie ma się wspomnień z, z tego okresu, jak się było trzylatkiem czy czterolatkiem, a już na pewno nie można wiedzieć e, takich rzeczy, nie? więc ciekawi mnie. Czy można jakby w tak młodym wieku już wiedzieć, że przynajmniej wiedzieć, że wiesz, że coś, coś nie gra, nie? Jak najbardziej można. Jak patrzymy sobie na rozwój tożsamości płciowej, no bo rzeczywiście y, ta płeć nadana przy urodzeniu jest tylko na podstawie narządów płciowych. Mm. Mamy w Polsce i w większości krajów kod dwie do przypisania i to no musimy tak. zrobić, nadać PESEL, w PESELu też jest ta płeć zapisana. Y, a tożsamość płciowa, czyli to, kim jestem, kształtuje się właśnie tak do czwartego roku życia. Okay. Więc my też jak sobie przypomnimy kiedy pierwsza świadomość bycia chłopcem, dziewczynką się pojawiła? Jasne, że możemy nie pamiętać, ale w no tak. wieku 3-4 lat, jak się rozmawia z dziećmi, to one wiedzą, kim są. No tak, tak. Więc jak nie jest to silnie blokowane przez otoczenie, to ta tożsamość niezgodna z płcią na danym przyrodzeniu też już może zacząć być odkrywana. I pewnie, że czekamy, obserwujemy, no bo. Mm. Właśnie chciałam o to zapytać, nie? Jak jesteś na przykład rodzicem? I załóżmy, że jesteś takim rodzicem, oby otwartym na świat i dla Ciebie jest ważne po prostu to, żeby Twoje dziecko było szczęśliwe. No ale nie ukrywajmy też, że zmiana płci to jest też taki ciężki temat pod kątem takim zdrowotnym. To jest, jakby, to są często operacje, to są jakieś tam terapie hormonalne, to jest na pewno długa i mimo wszystko trudna droga. No to jak jesteś rodzicem, to, to właśnie, bo tak mówisz, że obserwować, ale kiedy jest taki moment, że możemy z pełną pewnością... Wiedzieć i to dziecko, i ci rodzice, że okej, okay, no, to jest ten moment, kiedy my musimy jej, jemu pomóc przez to Dobra. przejść. To y, nawet nie mówimy o zmianie płci, no. bo pewnie płeć zawsze była męska, bo ta tożsamość płciowa jest nadrzędna. No tak. Czyli płeć cały czas ta sama, korygujemy ewentualnie y, ciało czy, czy te role społeczne okay. do, do tej płci, którą zawsze mam. Y, I tu szalenie ważna rzecz, która wychodzi przy pracy z rodzicami, y, z dzieci transpłciowych niebinarnych, to odciążamy rodziców z tej diagnozy. To nie jest ich decyzja. Okay. Jak widzę, że z moim dzieckiem coś jest nie tak, na przykład boli je brzuch, to idę do osoby, która specjalizuje się w leczeniu, leczeniu brzucha. brzucha. Jak widzę, że moje dziecko jakoś nie czuje się dobrze ze swoim ciałem, zgłasza mi, że chce używać innego imienia, innych zaimków, to, to mogę pójść na konsultację seksuologiczną po prostu i wtedy dowiedzieć się, co robić. No tak, bo to też jest jakiś taki dodatkowy Ale to jest całkowicie naturalne, że jakoś rodzice biorą za ten element odpowiedzialność, że to ja muszę podjąć decyzję, to ja będę tą osobą odpowiedzialną, która tutaj postawi kropkę nad i, i co wtedy. Więc odkładają to jak najpóźniej, żeby żeby, żeby mieć tej tego decyzji co, nie musi. Zdania. No tak. Hmm? No, no ta, no to, to jest dobre porównanie, no to, tak jak, to tak jak trochę z operacją, nie? Jakby przyszedł do ciebie lekarz i powiedział, to państwo decydują, czy tak, tak, operujemy dziecko. Czy składamy rękę tak, na czy tak, nie. Tak, czy nie. To jakby bez tej wiedzy medycznej a tu też mimo wszystko jakaś tam wiedza medyczna, czy to w ogóle psychologiczna wchodzi w tak, to? Jest też proces diagnostyczny. No tak. Czyli osoby się specjalizują, znają się na tym i wiedzą, jak diagnozować. I rzeczywiście nie ma takiego trendu w Polsce jeszcze, w Europie. WHO um, sugeruje, żeby z jednej strony może poczekać do zakończenia okresu dojrzewania, mm. żeby naturalnie te um, hormony, których było więcej przy urodzeniu, Spowodowały dojrzewanie ciała, i wtedy wejść z terapią hormonalną, na przykład. Ale mamy też coraz więcej głosów mówiących o tym, że po co czekać, skoro jest duże cierpienie u takiego dziecka. No tak. Jest ono pewne, mamy diagnozę. To może być wcześniej z takimi blokerami, które ułatwią mu przejście temu dziecku przez okres dojrzewania, który też jest y, dla osób transpłciowych bardzo trudny. No tak, to, to y, tak. Myślę, że to hmm? mogę nawet odesłać. Był jakiś, nie wiem, czy to był z Oprą, ale może. Wywiad właśnie z Elliot Page, który opowiada właśnie jak dla niego, jakie to było trudne. W, tak, traumatyczne sobie. przeżycie. Nawet... Mhm. No tym bardziej, że no jakby szczególnie, nie wiem, znaczy może nie szczególnie, no ale jakby w, szczególnie u kobiet w okresie dojrzewania dzieje się bardzo dużo takich aspektów, które też są wizualnie bardzo widoczne nie? Mhm. dla otoczenia, więc, więc ja oczywiście. Miesiączka, jak no, piersi. Dokładnie. Biodra, nie? więc to wszystko się zmienia tak. w taki bardzo nieprzyjemny sposób, dru u drugiej strony tak samo. No tak. Więc teraz też fajnie z tą zmianą um, tej klasyfikacji chorób różnych, tam w seksuologii mamy w ogóle rewolucję. Okej, okay, ale to dobrze. Nam, to dobrze, bo idziemy w dobrym kierunku, trochę za wolno, e, ale w dobrym kierunku i już znika nam transpłciowość z listy zaburzeń i patrzymy na to trochę inaczej teraz. Czyli patrzymy nie na transpłciowość, która jest problemem, tylko to cierpienie dziecka czy osoby dorosłej. Czyli to cierpienie nazywane dysforią, czy niezgodnością płciową jest elementem, który chcemy leczyć. I to leczenie może polegać na kilka różnych sposobów, bo dla niektórych osób leczące będzie to, żeby zmienić imię. Dla niektórych będzie Tutaj. potrzeba hormonów, dla niektórych operacja górnych części ciała, czy, czy dolnych. Więc każda osoba dobiera przy konsultacjach z osobą specjalizującą się w tym odpowiedni proces leczenia. Więc diagnoza i leczenie nie po stronie rodziców, tylko... No tak, bo to też ciekawe, co powiedziałeś, że dla, nie, dla niektórych może być wystarczająca już sama zmiana imienia i to już będzie dużo, nie? Tak, Więc albo przynajmniej na tym etapie. Na, Zacząć, tak, mhm. od tego. Ale na pewno to, co warto sobie powiedzieć, to, że to nie jest czyjaś fanaberia ani wymysł. Że, że to, bo to niestety cały czas jeszcze mam wrażenie, się przewija i krąży, i, i dużo osób ma jeszcze takie wyobrażenie, że to po prostu ktoś sobie wymyślił w głowie, a tak naprawdę to nie istnieje. To, to, to jest niesamowite. Mam wrażenie, to trochę moja prywata już pójdzie, mm -hmm. wyleje swoje żale. Jasne. Rzeczywiście mam wrażenie, że na temat seksu, seksualności każda osoba ma swoje zdanie i się wypowiada z punktu swoich norm, jakichś moralnych, kulturowych. A myślisz, e... że to dlatego. <laughs> Myślę, że to jest trochę dlatego, że no jednak jesteśmy bardzo katolickim narodem, znaczy że to jednak przez to mamy taką e, silną opinię na ten temat. Czy na to jest kwestia religia. naszego jakiegoś po prostu wychowania, nie wiem. Jedno i drugie, no religia towarzyszy w tym wychowaniu, więc na pewno ma wpływ no tak, jedno i drugie, na nie. tworzenie norm moralnych. Więc trudno mi czasami dyskutować też i odpuszczam sobie przekonanie kogoś, jak ja mówię, z punktu widzenia nauki, no a tak. ktoś mówi do mnie z punktu widzenia normy religijnej. Nie da się, nie? To jest tak jak z tłumaczeniem, że Ziemia jest okrągła, a nie płaska, nie? Jak ktoś... No, więcej jest takich, takich tematów. Ale tak, tu bym chciała mimo wszystko podkreślić, że to nie jest, nie jest ani fanaberia, ani wybór. To wracając do to trochę lżejszych tematów teraz. Czyli do zdrady. Do zdrady, a, a właściwie do libido, bo trochę chyba skłamałam na początku jednak z tym, że to było najczęstsze pytanie. U mnie jednak najczęściej było o to ze strony kobiet. Że a co i dlaczego, jeżeli nie ma tego libido? Czy ono jest bardzo niskie nie mamy ochoty na seks? I moje takie pytanie, na przykład, z racji trochę branży, w której ja siedzę, na ile na przykład jakieś choroby, schorzenia, one mogą mieć wpływ na obniżone libido? Mogą. Czyli seksualność też jest połączona ze wszystkim. Tak jak choroby mogą mieć wpływ na wygląd, na przybieranie masy ciała, na sen. To tak samo na seksualności. i Jest kilka takich chorób, tylko znowu um, radzę skonsultować to z osobą, która, no jasne. Tak, nie na tym specjalizuje nie tego za stuprocentowy wyznacznik, ale na przykład naciśnienie, cukrzyca, um, zmiany hormonalne, jakaś też różnica w wadze, zbyt niska albo zbyt wysoka. Pewnie też wpływ. depresja, mimo że to. Wszystkie kwestie zdrowia tak, psychicznego, jak to najbardziej. Miał wpływ. Chociaż mam wrażenie, że, że choroby chorobami ale najczęściej zgłaszają się jednak osoby z libido do mnie. E, które są. E, są e, teoretycznie zdrowe. Tak, zdrowe e, e, teoretycznie zdrowe, a okazuje się, że to Libido spada. Są w relacji i to Libido spada. Mm -hmm. Bo na przykład jest jakiś konflikt w relacji. Okay. Albo jest presja, e, że właśnie nie spełnił oczekiwań drugiej strony, więc wolę się wycofać. Coraz częściej mężczyźni się zgłaszają z tym, że trudno im popatrzeć na. To też jest chyba myślę jeden z ciekawszych aspektów, o którym mało się mówi, że boję się popatrzeć na partnerkę albo wstydzę, jako na obiekt seksualny. A bo że tak, im nie wypada. Że mi nie wypada, bo to jest albo grzeszne, albo jakieś niemiłe. A tu mam partnerkę, którą kocham, która jest matką moich dzieci, którą szanuję. Okay. Więc jak ją mam potraktować w sposób seksualny, który mi się kojarzy z grzechem i z pornografią? Że ciężko im w ogóle połączyć pewnie te dwa. Te dwa... A to akurat ja to jestem w stanie sobie wyobrazić, nie? Okay. Że jak masz. E, że w sensie wyobrazić, zrozumieć, że. Że jak jest to Twoja żona i matka Twoich dzieci, a tu nagle masz, wiesz, kajdanki taką... albo coś takiego, to nagle ci się te dwa światy, ciężko ci je połączyć, połączyć tak? nie? Tym e... bardziej, że jakoś się. Wchodzą faceci w tę te rolę tego opiekuna czasami, mm -hmm. więc jak nagle to jej. Tutaj... No tak. Wejść w tę rolę traktowania ciebie jako obiektu seksualnego. A w kontekście jeszcze właśnie zdrady, bo czy to jest tak. Nie wiem, ja zawsze miałam takie wyobrażenie. Czy dla kobiet zdrada jest dużo bardziej emocjonalna, a dla mężczyzn dużo bardziej fizyczna? W sensie takim chodzi mi o to, że czy, czy moje wyobrażenie jest błędne na ten temat, że jednak kobiety częściej zdradzają wtedy po prostu, kiedy są nieszczęśliwe, nie wiem, niezauważone w związkach, a dla mężczyzn to jest bardziej sam akt, że tak powiem, seksualny, jakiś tam pociąg fizyczny? Czy tak nie jest? Nie zaryzykowałbym stwierdzenia okay. jednoznacznie, ale bo rzeczywiście są osoby, dla których jest to po prostu akt seksualny i nic nie znaczy, mm -hmm. a, a dla niektórych osób jest to w momencie wtedy, kiedy moje potrzeby są niezaspokajane. Okay. To też fajnie widać przy pracy z parami jednopłciowymi, że tam u osób tej samej płci mm -hmm. zupełnie inne motywy wychodzą, albo inne okay. historie związane ze zdradą. Okej, okay. Ale czym y, najczęściej się to różni od... Y Właśnie niczym, tylko że wtedy mamy możliwość zobaczenia, że mamy na przykład dwóch facetów. Jeden zdradzi po prostu, bo dla niego był to czysty akt fizyczny, no tak. a drugi jakoś lokuje uczucia w kimś innym, bo czuje się odtrącany, niezauważany przez Ok, Okej, w tym w sensie, że, to, że mhm. tutaj właśnie tak, że nie płeć ma taki... nie ma znaczenia tak naprawdę, tylko po prostu każda osoba może mieć inną, że tak powiem, motywację czy, czy, czy powód. Tak, dzięki. Ciąża, poród, dziecko. Bo to też taka jest, wiesz, częsta obawa, jak do mnie w ogóle piszą dziewczyny, kobiety, no różne osoby, że jednak no, ten seks się po, po urodzeniu dziecka zmienia i że nie wiem na ile to jest ich wymysł, w sensie tych kobiet, że one to tak postrzegają, a na ile tak jest rzeczywiście, że jednak jak to dziecko się urodzi, no to ten partner mniej Tą kobietę pragnie, mniej ją zauważa. Tam są wtedy też duże obawy ze strony kobiety, że no to ciało się zmieniło. Myślę, że to może być część po prostu jej jakichś tam obaw, a nie realnej yy, nierze nierzeczywistości. W sensie, że pewnie jakby porozmawiali z partnerem, to może by się okazało, że wcale tak nie jest. No ale to, mhm. jest, to jest też duży problem, nie? Jak się pojawia dziecko. Tak, i to jest znowu trzeba by wejść w profilaktykę yy, trudności seksualnych, bo jak mamy yy, informację o dziecku to mało która para myśli, dobra, pojawi się dziecko, zmieni nam się życie, jak zadbać o swoje życie seksualne. Myślimy o dziecku, przygotowaniu pokoiku, wyborze imienia. Przetrwaniu potem. Przetrwaniu <grym> potem. Nie, że nawet jeszcze jak nie ma takich trudności na początku, czy przy planowaniu dziecka, nie, nie zakładamy jak zadbać o życie seksualne, jak się to dziecko pojawi. No nie, to jakby w ogóle nie... Przy... No, no okej, okay, jakby to, to rozumiem, my też jesteśmy w miarę, że tak powiem, świeżymi rodzicami i... I gdzieś, jeszcze szczególnie zanim się to dziecko urodzi, no to głównie się, tak jak mówisz, myśli o tym, jak ten pokój będzie wyglądał, jak będziemy sobie radzić i tak dalej, i tak dalej. No ale potem rodzi się to dziecko, i jeszcze dochodzi taki ten aspekt, że już abstrahując od tego, czy, się dalej, czy cię dalej partner pociąga, czy nie, czy tam, jak, jak się przeszło połóg, no bo tam jakby spektrum jest pewnie bardzo szerokie, no to jeszcze to chodzi coś tak prozaicznego, jak po prostu czas. Ja wiem, że to brzmi głupio, nie, ale jak masz dziecko, Brak czasu tak. zmęczenie, zmęczenie, tak, jak tak, tak, to jest tak, ten tak, tak cel, że wolisz. No umówmy się po prostu, jeżeli masz dziecko, nie wiem, czy są dzieci, które są niewymagające, Ja takich nie znam, ale, ale może są. Ale no to bardziej chcesz się wyspać. Umówmy się, jak już masz tą możliwość. Niż, niż myślisz o tym, żeby uprawiać seks. To jak tutaj pracować nad tym związkiem w takim okresie? Po pierwsze, to sobie uświadomić, że w tym okresie będzie gorzej z seksem, czyli pozwolić sobie na to, że może być gorzej i że to nic się złego nie dzieje, i zobaczyć, jakie mamy możliwości. Czyli okay. też, żeby wspólnie się dogadać, jak na to patrzymy. No, bo jest tak że rzeczywiście, jak się pojawia dziecko, to te myśli schodzą na, na dziecko. No, i jest to zupełnie naturalne, nie? Tak, no to, żeby, tak jak powiedziałaś, wyspać się, zaopiekować się dzieckiem i partner-partnerka może też zejść na drugi plan. Fajnie było, żeby to gdzieś tam cały czas zachować w hierarchii, żeby pilnować, żeby ten partner-partnerka był. No właśnie, bo wysoko. tak się zastanawiam teraz, tak mi przyszło do głowy, aczkolwiek chyba ktoś o to się też pytał, czy w takim okresie częściej dochodzi do zdrady. Niestety, w sensie po urodzeniu dziecka, że jednak e, no, ja teraz tak pójdę, takim znowu stereotypem, no, że to głównie jednak kobieta zostaje w domu, zajmuje się tym dzieckiem. Tak wygląda powiedzmy większość polskich domów, tak? I pewnie nie tylko polskich. E, I to często ona nie ma też tej przestrzeni w głowie, żeby w ogóle pomyśleć o czymś takim jak seks. No a powiedzmy, że ten partner. Który gdzieś tam wraca do pracy i funkcjonuje no, w miarę tak jak wcześniej, no może mieć jakieś tam swoje potrzeby. Czy to jest tak, że wtedy w tym okresie rzeczywiście częściej mężczyźni zdradzają? E, może tak być, bo hmm, popatrzmy sobie w ogóle na to. Ze wszystkim się zgadzam z tym, co powiedziałaś. Mm -hmm. Mam takie opory w sobie, żeby, powiedzieć, żeby nie, str nie straszyć nikogo, że jak będziesz miała dziecko, to twój nie, partner cię zdradzi. Nie, nie, nie. Bardziej chodzi mi o, o takim, wiesz, co można w, takim, w takiej sytuacji znowu robić, nie? Że... No bo wyobrażam sobie, że partner nawet przychodzi i mówi, że ma ochotę na seks. A dokładnie. No, Klepnij się w łeb, gdzieś w zemniu z dzieckiem ma w ogóle na coś siłę. No no, i tu jest problem w tym niezrozumieniu potrzeb nawzajem. Czyli, Czyli to on może za mało jest... rozumie, że ona jest zmęczona, a ona może za mało rozumie, że u niego te potrzeby już wróciły. Czyli to znowu pewnie jest pewne, trochę tak, jak w przypadku tych fantazji, pewna, pewna kwestia jakiegoś kompromisu, nie? Mhm. I znalezienia jakiegoś złotego środka, tak, żeby te dwie y, strony były. Tak, i nie zawsze się daj. To czasami będą kryzysy, będą konflikty, i to jest też naturalne. Jasne. I nawet mam takie wrażenie, że. To, ja nie wiem, czy ty to możesz powiedzieć, ale, ale nawet tak między słowami mam wrażenie, że do pewnego stopnia, jak strasznie by to nie zabrzmiało, to ta zdrada nie jest czymś abnormalnym. W takim sensie, że no oczywiście, że nie chcemy być zdradzani, tak, ale że to się może zdarzyć, i to nie jest też równoznaczne z tym, że ten partner cię nie kocha. Bo zdrada jest obciążona dużym znaczeniem, ogromnym. No to tak jak zaczą, zaczęliśmy mm -hmm. tę rozmowę, nie? że to jest taka ogromna stygma jednak y, na tym tak. y, leżąca. Jakby, ja absolutnie nie chcę tutaj też powiedzieć. Y, zdradajcie się i ta... się zdradzajcie. Nie, 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 nie <laughs> tylko, tylko czy tak, że, że to jednak to też nie jest tak, że ten, ta zdrada musi oznaczać definitywny y, koniec związku. Tak, ta zdrada nie musi oznaczać końca, nie musi oznaczać, że się nie podobamy drugiej osobie, że nas nie kocha. E, zdradę traktujemy jako objaw i fajnie zobaczyć, co jest pod spodem. Czyli no tak, no, o, to jest super przedstawienie. Że, znaczy, oczywiście, że w idealnym świecie byśmy już e, nad tą przyczyną pracowali, zanim się... E, tak. Profilaktycznie. E, tak, wczesnie. no to zawsze profilaktyka jest lepsza od, od leczenia, ale czasem, szczególnie w takich sytuacjach, o których teraz rozmawialiśmy, typu, że pojawia się dziecko, a czasami to jest tak, że pojawia się jedno dziecko i zaraz się pojawia drugie dziecko. No to czasami po prostu nie ma tej przestrzeni, niestety, do tego, żeby tak, rozmawiać. Nie? Przy szczerych chęciach, przy świadomości, przy y, dużej liczbie rozmów czasami gubimy się w tym wszystkim. No tak, i to jest też zupełnie y, naturalne. Brak orgazmu przez kobiety w trakcie seksu. Mhm. Ogromny problem. Ja już rozmawiałam tutaj na ten temat z Agnieszką Nalewczyńską, która jest ginekologiem, bo to zupełnie inaczej. Y, Orgazm zupełnie inaczej wygląda dla mężczyzny, a zupełnie inaczej dla kobiety. I to nie Niestety chcę tak... Niestety znowu użyć takiego sformułowania, <laughs> tym bardziej, że ja nie jestem seksuologiem ani ginekologiem, ale jest dużo łatwiejszy do osiągnięcia dla mężczyzny jednak, mimo wszystko, tak z mojego punktu widzenia takiego laika. No i jednak też kobiety, czę... to, to pytanie też się pojawiało i znowu jest ta narracja, czy to jest normalne, wiesz, że uprawiam seks ze swoim partnerem, nie mam orgazmu. I znowu to narracja, że to jest coś dziwnego. Jest łatwiejszy do osiągnięcia, ale przez to też, że nasz seks jest nastawiony na orgazm w mężczyzny. No tak. Że uprawiamy seks po to, żeby mężczyzna miał orgazm. No tak, a nie... Tak jest, taka jest konstrukcja seksu. Jak sobie pomyślimy czym jest seks, No tak. to on zwykle jest pod to dopasowany i to jest też kulturowo naznaczone. Więc no tak. Część kobiet nawet nie wie, jak może osiągnąć orgazm. No tak, bo jeżeli sama nikt. na przykład nie... Tak. Nie wiem jakimi technikami. Może trzeba stworzyć seks dwa, skrojony pod orgazm kobiecy na przykład, nie? Czyli... żeby zupełnie coś innego, jakieś nowe doświadczenie w relacji hmm. Czyli znowu będę ekstremalnie, będziemy ekstremalnie nudni i znowu to się sprowadza wszystko do rozmowy, nie? Mhm. A tym bardziej jeszcze zaczynają się pewnie problemy, tak sobie wyobrażam, jak kobiety udają orgazm. I potem nagle... Facet by... myśli, że wszystko tak, okay. No tak, bo to mhm. jest... A, a znowu tutaj się znowu cofamy do tych filmów, nie? Które pokazują... Że, że kobieta to... ma wielokrotne tak. orgazmy podczas jednego kontaktu. Podobno. <laughs> ale nie, nie ale, ale faktycznie to jest, to jest przez to i potem są problemy, nie? No bo jeżeli przez, nie wiem, x czasu udawałaś, że masz orgazm, to ten mężczyzna będzie robił dokładnie cały czas to samo, nie? Mhm. I nawet nie ze złej No nie woli swojej. Tak, 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 tak. Czyli rzeczywiście trzeba by stworzyć coś takiego. Fajny pomysł jak seks 2.0 mm -hmm. konstruowany pod kobiety, żeby to były inne zachowania, być może, inne rodzaje stymulacji, takie, które są w stanie kobietę do orgazmu doprowadzić. Ale też cieszę się, że coraz więcej się mówi o potrzebach kobiet seksualnych, bo one są, o orgaźmie u kobiet. Coraz więcej e, gadżetów erotycznych jest też podtokrojonych, mm -hmm. i, i to się fajnie rozwija. Coraz więcej specjalności, bo i fizjoterapia, e, tak. i medycyna też idzie za tym, żeby coraz więcej mówić, odblokowywać różne elementy, aspekty. No bo to, że nie mam orgazmu, to nie musi tak być. No tak, i też taka świadomość tego, że to nie jest e, żaden egoizm, czy w ogóle, że, żeby ta w ogóle kobieta mogła pomyśleć e, też o sobie, nie? No bo tak mm -hmm. jak mówisz, też kultura, e, kulturowo jesteśmy trochę tak zaprogramowani, że no. Yy, yy, liczy się. Seks, zapłodnienie tak. i to jakoś tak przypadkiem wyszło, że się pokrywa z przyjemnością. Tak, mężczyzn. dokładnie. I ta kobieta trochę jest taka zapomniana, a, yy, a że tak jest od zawsze, no to wszyscy też, znaczy nie wszyscy, no nie ogólniając, ale uznaliśmy, że to jest takie normalne i to tak się toczy jak taka kula śnieżna, nie? Więc yy, fajnie też powiedzieć, móc powiedzieć, że, że jakby kobiety też mogą mówić o swoich oczekiwaniach i mieć jakieś w ogóle oczekiwania względem seksu ze swoim partnerem. Tak, mogą mieć fantazje seksualne, mogą mieć orgazmy. Powinny wręcz. P fajnie by <laughs> było. Tak, bo jest dużo takich mitów odnośnie kobiet, że miesiączka musi zawsze mega boleć, że, że tak. orgazmów się nie ma. I, i z tym rośniemy. i nic To się powtarza. Nie, tak, 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 nawet tak, nie tak, konsultujemy tak. tego specjalistycznie, bo zakładamy, że to jest norma. No tak, no bo jak coś słyszysz x razy, szczególnie w takim okresie Dorastania, no to yy, chłonisz jak gąbeczka. Tak, wszystko. no nawet podświadomie, nie? wierzyć, że to jest po prostu prawda i że tak musi być. No i to właśnie pokazuje to, o czym też już wspominaliśmy, ten taki wstyd w ogóle rozmawiania o seksie, nie? że nie wiedzieć dlaczego, ale się tak zakorzeniło w nas, yy, że, że to jest coś yy, dziwnego, złego, a, a powinno być zupełnie normalne. Tak, ostatnio rozmawiałem odnośnie tego, jak ten seks jest bardzo taki yy, straszący. I w nim widzimy problem. Rozmawiałem ze sobą na jednym ze spotkań grupowych, e, przedstawiała historię dziecka, które oglądało grę o tron. Okay. I problemem były sceny seksu w tej grze o tron". Nie ta cała brutalna kwestia mordowania, ucinania kończyn i tak dalej, tylko to, że seks widziało. Nie, to, że tam miażdżenie oczu, głowy, Straszne. to jest ok. To jakby nikogo nie poruszyło, ale to, że widziało scenę seksu, to było oburzenie. No to, to trochę jest przerażające i fajnie było, jakby to jednak się zmieniało. No i mam nadzieję, że takie rozmowy też to zmieniają. Na zakończenie chciałam Cię zapytać: czy jest coś, jakiś temat, czego ja nie poruszyłam, o co nie zapytałam, a co uważasz, że jest bardzo ważne, że, żeby powiedzieć i, i jakoś na koniec podsumować tą rozmowę? To jakbyśmy sobie mogli podsumować, mogły podsumować to, to znowu ta, ta nuda, czy to, co powtarzamy, rozmowa. To, to jest trudne, to jest szalnie trudne, żeby rozmawiać o emocjach, bo też kulturowo w większości faceci nie są uczeni, żeby rozmawiać o jakimś problemie, czy o czymś, czego się boją, czy co ich smuci. Mhm. A z kolei kobiety nie są uczone do tego, żeby wyrażać swoje zdanie i swoje potrzeby. Okay. I więc ta złość też jest z nich tłumiona. No tak, a to nigdy też nie ginie, nie? W sensie. To nie jest tak, Żadna że to, co... emocja jeszcze tak. nie wyparowała. Nie. nie, to nie da się tego tak pozamiatać pod dywan, więc jakby, jakby te rozmowy nie były trudne, to, to jednak lepiej rozmawiać niż, niż nie. A jak nie potrafią rozmawiać, to pewnie mogę się tutaj podsumowując powiedzieć, że wtedy można się wybrać właśnie do, do specjalisty, który będzie trochę takim. Mediatorem pewnie, co? Yy, tak i za to Ci dziękuję, bo to rzeczywiście ważna kwestia, którą, którą pomijam, bo wydaje mi się oczywista czasami. Nie jest. Nie jest, że, że konsultacja terapeutyczna, seksuologiczna to nie jest ostateczność, jak już się sypie, bo wtedy czasami trudno cokolwiek jeszcze odbudować. Mm -hmm. To jest konsultacja, kiedy zauważamy, że z czymś mamy problem już na początku albo profilaktycznie zanim problem się pojawi. Mm -hmm. Więc w każdym momencie możemy pójść, to nie jest wstyd albo nie powinien być. To nie jest nic nienormalnego, to jest po prostu zadbanie o siebie i o relacje. Tak, i to też nie oznacza, że trzeba od razu zaczynać całą terapię, która będzie pewnie. trwała rok. Czasami to myślę, myślę, że szczególnie jak to jest w takim momencie, w którym ty wspomniałeś, że dopiero coś się zaczyna dziać, to pewnie czasami nawet jednorazowe spotkanie będzie mogło już dużo, dużo zmienić i pomóc. Jest nie? taka szansa. No mhm. bo najtrudniej jest patrzeć właśnie tak z zewnątrz, jak się jest bezpośrednio już w tej, w tej sytuacji. Ja Ci bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Sama się też dużo dowiedziałam i mam nadzieję, że ten odcinek, ja nie mówię, że zmieni świat, bo tak to na pewno nie będzie, ale może niektórym trochę oczy otworzy na pewne tematy. Dzięki za zaproszenie, dzięki za Twoją otwartość, bo to była czysta przyjemność. Dziękuję.